To jest 8:10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku: Czy da się jeszcze uniknąć wojny o Tajwan? 8:10. Podcast Gazety Wyborczej. Ja nazywam się Łukasz Grzymisławski, a państwa i moim gościem w podcaście 8:10 jest dziś Marcin Jakoby, sinolog, kierownik zakładu studiów azjatyckich SWPS w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. 19 maja w Hiroshimie zacznie się trzydniowy szczyt państw grupy G7. Jego zasadniczym tematem będzie zagrożenie wojną w ciśnienie tajwańskiej, realne jak nigdy dotąd. Musimy zademonstrować determinację G7 w utrzymaniu porządku międzynarodowego, głosił minister spraw zagranicznych Japonii, ale dodał, aby poradzić sobie z globalnymi wyzwaniami, ważne jest budowanie konstruktywnych i stabilnych stosunków z Pekinem. Pokój i stabilność w cieśninie tajwańskiej, przez którą przepływa duża część światowego ruchu towarowego, są bowiem niezbędnymi elementami dla bezpieczeństwa i dobrobytu całego świata. Zacznijmy może od podstawowego pytania. Dlaczego w ogóle Tajwan według Pekinu musi zostać przyłączony? Czy to tylko akt symbolizujący powrót Chin na pozycję światowego supermocarstwa, czy też w grę wchodzą inne względy, na przykład to że Tajwan to potęga w branży zaawansowanych technologii, zwłaszcza układów scalonych, czyli technologii, w której Chiny pozostają parę dekad za Zachodem? Tak naprawdę można powiedzieć, że już tutaj w tym pierwszym pytaniu jest parę odpowiedzi, dlatego że pierwsza, chyba najważniejsza dla Chin samych, i dla Chińczyków, to jest taka, że Tajwan właściwie już od 49 roku, czyli od momentu, kiedy wojska Chiang kai i stronnicy, osoby związane z Republiką Chińską, przegrywając wojnę domową z Mao Zedongiem, z komunistami, przeniosły się, jak wierzone wtedy czasowo, na Tajwan. I już wtedy władze komunistyczne, które założyły nowe państwo, Chińską Republikę Ludową, w 1949 roku, uznały, że Tajwan jest integralną częścią tego państwa, czasowo pod władzą poprzednich rządów, ale jest to tylko kwestia czasu, i Tajwan powróci do tego, można powiedzieć, pełnego obszaru terytorium Chińskiej Republiki Ludowej. Czyli Tajwan nigdy nie był częścią Chińskiej Republiki Ludowej, ale zarówno w rozumieniu Chińczyków w Chinach kontynentalnych, jak i Tajwańczyków. Przynajmniej władzy, która na Tajwanie była władza głomindangu, partii narodowej, Tajwan był częścią tego, co uznawane było za Chin. I w latach 70. kiedy Chińczycy rozmawiali z Amerykanami o nawiązywaniu relacji dyplomatycznych, które zostały nawiązane oficjalnie w 1979 roku, postulat tzw. jednych Chin był absolutnie kluczowym postulatem. Chińczyków kontynentalnych, czyli można powiedzieć, że tak, jeśli chodzi o rozumienie państwa, rozumienie terytorium tego państwa, rozumienie idei tego, czym są Chiny, dla Chińczyków z kontynentu Tajwan jest integralną częścią tego, co oni nazywają Chinami. Pytanie, co to są Chiny, jak to je rozumie, jest już tutaj, odpowiedź na to pytanie będzie bardziej skomplikowana. Natomiast poza tymi sprawami mamy jeszcze kilka innych czynników. Czynnik, można powiedzieć, taki strategiczny, geopolityczny. Położenie Tajwanu jest takie, o tym pewnie jeszcze będziemy mówić, że on jest militarnie, strategicznie niezwykle ważny i dla Chin, i dla Amerykanów. To, o czym pan redaktor powiedział, czyli zaawansowanie tajwańskie, jeśli chodzi o półprzewodniki, jest również ważnym czynnikiem, ale powiedziałbym, że to nie jest czynnik kluczowy. Czynnik kluczowy dla Chin to jest rozumienie państwowości, rozumienie terytorium i to, że ten Tajwan, który nie należy do Chińskiej Republiki Ludowej, jest jakąś aberracją, jest jakimś historycznym, można powiedzieć, nie zamknięciem pewnego sporu, który trwa od 1945 tak naprawdę roku i należy to w jakiś sposób rozwiązać. I jedyne rozwiązanie akceptowalne dla Chin kontynentalnych, to jest takie, żeby Tajwan prędzej czy później w takiej czy innej formie stał się częścią tego, co rozumiane jest jako jedne Chiny. No tak, jeden kraj, dwa systemy. Tylko czy Tajwan mógłby się hipotetycznie zgodzić na takie rozwiązanie? Przecież. Nie ma raczej wątpliwości, że po tym, co Pekin zrobił w ostatnich latach Hongkongowi, brutalnie likwidując de facto całą jego autonomię, Tajwanczycy nie mogą liczyć na nic innego w razie zgody na aneksję przez Chińską Republikę Ludową. No właśnie, no i tutaj mamy bardzo jasną sytuację, w której lata czy mijający czas działa kontrproduktywnie dla tego procesu zbliżenia Tajwanu i Chin. Zarówno protesty w Hongkongu, jak i również zmiany w samych Chinach. Można powiedzieć, coraz silniejszy, taki autorytarny rząd jednoosobowy niemalże Xi Jinpinga, to wszystko powoduje, że mieszkańcy Tajwanu są coraz bardziej anty jakimkolwiek próbom zbliżenia politycznego Chin kontynentalnych i Tajwanu i coraz silniej, można powiedzieć, czy wzmacnia się taka tożsamość lokalna tajwańska, która w ostatnich 20 latach czy 15 latach bardzo się zmieniła. To znaczy można powiedzieć, że od 2008 roku bardzo wyraźnie widać to, że tożsamość lokalna tajwańska w oderwaniu od tożsamości chińskiej dla mieszkańców Tajwanu staje się najważniejsza, czyli większość Tajwańczyków, obecnie to jest już ponad 70%, uważa, że oni nie są Chińczykami, tylko są Tajwańczykami i koniec. Dawniej ta tożsamość była, można powiedzieć, bardziej taka zrównoważona. Mieszkańcy Tajwanu czuli się Tajwańczykami, ale również Chińczykami. Można powiedzieć, spadkopiercami kultury cywilizacji chińskiej, dzisiaj ta tożsamość lokalna, tajwańska jest dużo silniejsza, i to jest coś, co powoduje, że myślenie o tym, żeby Tajwan chciał połączyć się z Chinami w takim procesie jak Makao i Hongkong, czyli jeden kraj, dwa systemy, trudno sobie obecnie to teraz wyobrazić. Też każdy, kto przyjeżdża na Tajwan, musi zauważyć, że ten 24-niemalże milionowy na, e, kraj nie żyje w specjalnym strachu. Przed wojną. Rzeczywiście zwiększa się odsetek ludzi, którzy uważają się nie za Chińczyków, tylko za Tajwańczyków, cokolwiek to znaczy. Każdy pewnie definiuje to trochę inaczej. No, ale prezydent Tsai Ing-wen, która wygrała reelekcję 3 lata temu, liderka Demokratycznej Partii Postępowej, partii proniepodległościowej, zdobyła aż 57% głosów i to stanowił najlepszy wynik od czasów, kiedy ten kraj w ogóle zaczął organizować wybory prezydenckie. Co to może oznaczać dla planów Pekinu? Ja bym tutaj uściślił, że y, demokratyczna partia postępu wyrosła z takiej tradycji niepodległościowej, natomiast już od wielu lat ta partia nie mówi o niepodległości Tajwanu. Jest to tabu polityczne. Właściwie dla wszystkich głównych sił politycznych na Tajwanie mówi się o tożsamości Tajwanu, mówi się o status quo, mówi się o tym, że Tajwan jest demokracją. Natomiast no głośno nie mówi się o tym, że są aspiracje w tej partii rządzącej, żeby ogłosić niepodległość Tajwanu, bo nam to trudno rozumieć, ale to są właściwie trzy y, pojęcia. Jedno pojęcie to jest połączenie Tajwanu z Chińską Republiką Ludową, czyli to, co pan redaktor nazywał aneksją. Jest to coś, czego Tajwańczycy się boją, właściwie chyba niezależnie od tego, jakie są ich inne zapatrywania polityczne. Druga kwestia to jest utrzymanie status quo, czyli de facto istnienie dalsze Republiki Chińskiej na Tajwanie, mimo że ona poza trzynastoma państwami jest. Nieuznawana teraz międzynarodowo, dyplomatycznie. A trzecia właśnie rzecz to jest oddzielenie się Tajwańczyków od tej tożsamości chińskiej i ogłoszenie niepodległości jako Tajwan, czyli już byt niechiński. I to jest absolutnie temat tabu. Elekcja czy reelekcja Tsai Ing-wen to jest też bardzo ciekawa rzecz, ponieważ ona miała bardzo złe notowania. Po pierwszej turze swoich rządów no, prawie wielu analityków było pewnych, że reelekcja nie nastąpi. Natomiast właśnie te czynniki zewnętrzne, czyli to, co się działo w Hongkongu, zniszczenie tych protestów demokratycznych hongkońskich, pokazanie prawdziwej twarzy chińskiego reżimu w Hongkongu, no to spowodowało, że ona, te słupki się jej podniosły i mogła rzeczywiście rządzić dalej. Więc tutaj widzimy, jak polityka wewnętrzna Chińskiej Republiki Ludowej wpływa bardzo silnie na to, kogo wybierają w swoich demokratycznych wyborach. No tak, ale niedawno z grona tych ostatnich kilkunastu państw uznających Tajwan wykruszył się Honduras. W tej chwili największym krajem posiadającym oficjalne relacje dyplomatyczne z Tajpej jest Paragwaj. Mimo to Pekin nadal dąży do pogłębienia izolacji Tajwanu, przekupując kolejne rządy po prostu, zwłaszcza tam, gdzie Tajwan mówi dość dyplomacji, książeczki czekowej. Kiedy przed ponad miesiącem w podróż do Ameryki Środkowej, z międzylądowaniami w USA odbyła prezydent Tsai ing jeden z liderów Kuomintangu udał się do Chin, dokładnie w tym samym czasie, by oficjalnie odwiedzić groby bliskich. Czy Pekin przygotowuje na Tajwanie swoją piątą kolumnę? Tak, to jest bardzo ciekawe. To nie był jakiś polityk, to był Ma Yingzio, czyli najpierw był mer Tajpej, a potem prezydent, najważniejszy polityk Partii Narodowej. Partia Narodowa od wielu lat stara się rzeczywiście prowadzić dialog i Ma Yingzio był tą osobą, która była odpowiedzialna za bardzo duże zbliżenie Tajwanu z Chinami, z czego efektem były protesty słoneczników. I tego ruchu, właśnie takiego, czy pokazania władzom Guamindangu, że bardzo duża część obywateli tajwańskich jest przeciwnych aż tak szybkiemu zbliżeniu. Można powiedzieć, że tą dyplomację książeczki czekowej prowadzili i Tajwańczycy, i Chińczycy kontynentalni przez wiele, wiele lat, czyli od momentu, kiedy w 1971 roku Republika Chińska opuściła ONZ i Chińska Republika Ludowa stała się tym jednym, Państwem chińskim, które jest w ONZ-cie, od tego momentu zaczęła się bardzo taka, można powiedzieć, konsekwentna polityka Chińskiej Republiki Ludowej, żeby na arenie międzynarodowej alienować Tajwańczyków na tyle, na ile się da. Czyli nie dopuszczać do ich obecności w różnych strukturach, organizacjach międzynarodowych. Działać na różne państwa, żeby wypowiadały stosunki, relacje dyplomatyczne z Republiką Chińską na Tajwanie i nawiązywały je z Chińską Republiką Ludową. I to jest proces, który trwa, to nie jest nic nowego, on się dalej pogłębia, czyli ta lista państw, które mają oficjalne relacje z Tajwanem jest coraz mniejsza, jeszcze Dwa lata temu to było 17 państw, potem 15, teraz 13. No i pewnie nadal ta liczba się będzie pomniejszać, i obydwie strony próbują przekupywać czy dawać różne argumenty, nie tylko finansowe, ale szczególnie jeśli chodzi o jakąś politykę prorozwojową, inwestycje, współpracę gospodarczą, żeby przekonać te państwa pozostałe do odpowiednich wyborów. Także tutaj jest taka walka pomiędzy Chinami a Tajwanem o tą garstkę. Państwa, które zostały. Natomiast, oprócz tego, mamy na Tajwanie rzeczywiście taki podział, że Demokratyczna Partia Postępu jest bardzo proamerykańska i ma bliskie relacje ze Stanami Zjednoczonymi, i w tej zaostrzającej się rywalizacji pomiędzy Stanami i Chinami opowiada się, podobnie jak rząd japoński, jednoznacznie po stronie amerykańskiej, a Partia Narodowa jest bardziej zniuansowana i można powiedzieć, że szuka jakiegoś rozwiązania bezpośrednich rozmów z partią komunistyczną fina kontynentalnych, żeby doprowadzić i tutaj oni też nie chcą doprowadzić do aneksacji Tajwanu. Oni też są przywiązani do niezależności Tajwanu i demokratycznego ustroju, ale uważają, że w jakiś sposób z chińczykami w kontynencie trzeba się dogadać i trzeba budować jakieś relacje, które w dalszej perspektywie spowodują, że Tajwan będzie mógł stabilnie się dalej rozwijać. Więc to są dwa różne podejścia, ale ja bym powiedział, że one jedno i drugie ma na celu zachowanie niezależności i demokracji na Tajwanie. Natomiast to jest inne rozumienie polityki międzynarodowej i sposobów um, zapewnienia przyszłości dla Tajwanu. No, na pytanie, co może zrobić zachód, żeby ochronić Tajwan skuteczniej, przychodzi na myśl być może naiwne rozwiązanie, co gdyby. Najbardziej uprzemysłowione kraje świata w jednej chwili na nowo uznały Tajwan, nie deklarując jednocześnie zerwania stosunków z Pekinem. Czy Chińczycy mieliby inne wyjście, niż po prostu stopniowo to zaakceptować? Ostatnio swoje wsparcie dla Tajwanu dosyć mocno demonstrowały takie kraje jak Litwa, czy Czechy, nawet Niemcy. I nie spotkało się to z dotkliwymi reperkusjami ze strony Pekinu. Obawiam się, że to nie jest takie proste. Dlatego że Chińska Republika Ludowa nie tylko ma w konstytucji swoje zapisane o tym, że Tajwan jest integralną jej częścią, ale prowadzi od wielu lat. Niezwykle silną propagandę wewnętrzną, która powoduje, że każdy obywatel Chińskiej Republiki Ludowej w takiej sytuacji by uznał, że natychmiast trzeba bronić terytorium Chin. I wydaje mi się, że tego typu deklaracja byłaby wbrew tak naprawdę interesom politycznym tajwańskim i bardzo jest prawdopodobne, żeby doprowadziła do konfliktu zbrojnego. Pytanie jest takie, Komu na tym konflikcie zbrojnym może zależeć, bo on byłby tragedią dla wszystkich. To znaczy, nie wyobrażam sobie takiego państwa, które mogłoby na tym konflikcie zyskać i na pewno by nie zyskały Stany Zjednoczone, na pewno by nie zyskał tak zwany Zachód, straciłby najwięcej Tajwan, bo byłaby to tragedia, którą możemy porównać do tego, co się dzieje w Ukrainie i nie zyskałyby również Chiny. Więc wydaje mi się, że to jest najgorsze i najbardziej niebezpieczne rozwiązanie, i mam nadzieję, że nie będzie ono testowane przez państwa Zachodu. No tak, bo Chiny wydają mimo wszystko 300 miliardów dolarów rocznie na zbrojenia, czy chińska armia, która nigdy nie prowadziła wojny inwazyjnej, jest w ogóle zdolna do skutecznych operacji przeciwko właśnie najbardziej doświadczonej i najsilniejszej flocie świata. Ponadto dodajmy Tajwan ze swoim kształtowaniem, to to nie jest wyspa, którą łatwo podbić, zwłaszcza gdyby postanowiła się naprawdę bronić. Niedawno szef koncernu TSCM, tego potentata w branży mikrochipów, oznajmił, że prędzej wysadzi swoje fabryki niż oddaje Chińczykom. Tak, no to znowu, jak spojrzymy głębiej, to jest to wszystko bardzo skomplikowane. Ja się przeciwstawiam w ogóle takiej narracji, że Chiny dążą do jakiegoś konfliktu zbrojnego. I wydaje mi się, że to raczej ta narracja jest w drugą stronę. To znaczy, jest to próba takiego pchania Chin w kierunku jakichś takich bardzo, można powiedzieć, krańcowych decyzji. Chiny przez wiele lat próbują oddziałować na Tajwan presją finansową, presją dyplomatyczną, poprzez dezinformację i różne działania. Bardzo zależy im na tym, żeby możliwie jak najszybciej Tajwan stał się częścią Chin. Tego nie można kwestionować. Natomiast z drugiej strony wydaje mi się, że musiałaby naprawdę nastąpić jakaś rzecz, której trudno nam sobie wyobrazić jakieś przemiany międzynarodowe, żeby Chiny rzeczywiście chciały się same zdecydować na atak zbrojny. Więc ja bym odłożył ten atak zbrojny na półkę science fiction i mam nadzieję, że on na tej półce pozostanie. Stany Zjednoczone również nigdy nie dawały Tajwanowi pełnych. Gwarancji bezpieczeństwa polegających na tym, że jeżeli Tajwan zostanie zaatakowany, to Stany Zjednoczone na pewno zaatakują Chiny, czy będą bronić Tajwanu. Oczywiście to są gwarancje, to są tak zwane sześć zapewnień jeszcze Ronalda Reagana z 1982 roku. Jeszcze wcześniej Taiwan Relations Act, czyli ten główny taki, można powiedzieć, cukiereczek dla Tajwańczyków amerykańskich, kiedy Amerykanie zdecydowali, że wolą. Stosunki dyplomatyczne z Chinami kontynentalnymi, komunistycznymi, a nie z Republiką Chińską na Tajwanie, więc to jest skomplikowana bardzo kwestia. Mam nadzieję, że takie narracje, właśnie, że kto uderzy, a jak ktoś uderzy, to co się stanie, one nie będą mogły zostać przetestowane w, w prawdziwym świecie. Jeśli chodzi o TSMC, czyli te najsłynniejsze zakłady produkujące najlepsze półprzewodniki, najbardziej zminiaturyzowane na świecie, to nie jest tylko fabryka, która jest na Tajwanie. To jest cały układ międzynarodowy różnych dostawców, którzy dostarczają chemikalia, komponenty. Jest to niezwykle złożona międzynarodowa układanka, w której Tajwan ma bardzo ważną swoją część, ale to jest układanka. Ten Tajwan nie działa sam. Czyli jeżeli byśmy sobie hipotetycznie wyobrazili, że te fabryki zostaną zniszczone, no to wszystkie najbardziej zaawansowane firmy na świecie mają gigantyczny problem. Czyli nie tylko dla Chińczyków to jest problem, ale dla wszystkich nas, bo nie mamy nowych samochodów, nie mamy nowych smartfonów, nie mamy po prostu tysięcy nowych rzeczy i gospodarka światowa może nie załamałaby się, albo wkroczyła w jakąś bardzo poważną recesję. Więc to znowu jest ruch samobójczy, więc mam nadzieję, że nikt nie będzie myślał o wysadzaniu fabryk czy zakładów TSMC na Tajwanie. No tak, Wspominał Pan o tych zapewnieniach amerykańskich dla Tajwanu. No Waszyngton, który, jak już mówiliśmy, z inicjatywy Nixona i Kissingera nawiązał stosunki z Pekinem w latach 70., jest jednak zobowiązany specjalną ustawą, też wspomnianą przez Pana kongresu, do zapewnienia Tajwanowi obrony. I do niedawna na pytanie, czy Amerykanie ruszą wyspię na pomoc, jeśli ją zaatakują, prezydenci Stanów Zjednoczonych. Pozostawiali to pytanie bez odpowiedzi, stosując zasadę tak zwanej strategicznej niejednoznaczności. Ale jednak Joe Biden jest tym prezydentem, który oznajmił, że gdyby doszło do chińskiego ataku, USA się nie zawahają. Myśli pan, że to jest tylko retoryka, element presji dyplomatycznej? No to jest element takiej gry w tych coraz trudniejszych relacjach amerykańsko-chińskich, bo to działa jak płachta na bykę na Chińczyków z kolei, bo jeżeli Amerykanie mówią, że się nie zawahamy, to Chiny mówią, jeżeli Amerykanie jeszcze raz będą nam mówić, że będą militarnie wspierać Tajwan, no to my wtedy nie będziemy mieli innego wyjścia i być może rozważamy również opcję militarną i tak dalej i tak dalej i ta sytuacja staje się coraz gorsza. Wydaje mi się, że ta polityka amerykańska, która była do tej pory, o której pan redaktor powiedział o tej nieokreśloności strategicznej, to była polityka, gdzie Amerykanie nie dawali pełnych gwarancji bezpieczeństwa Tajwanowi. Zbiorowili Tajwan, sprzedawali broń Tajwanowi, byli obecni militarnie w postaci, nie wiem, lotniskowców amerykańskich, innych jednostek które gdzieś tam krążyły, zawijały do portów i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, nie było jasnej deklaracji, że jeżeli Chiny zaatakują, to na pewno Amerykanie będą bronić Tajwanu. Jak będzie naprawdę, no to byśmy się mogli tylko przekonać, żeby był konflikt. Co by, by zrobiły Stany Zjednoczone, co by zrobiła Japonia przede wszystkim, co by zrobiły inne państwa sojusznicze amerykańskie. Byłoby to naprawdę bardzo duży test dotyczący tego, ile jest warty ten sojusz i dla kogo on co oznacza, bo każdy ma swoje interesy w regionie. O interesach Tajwanu powiedzieliśmy. Tajwan w interesach amerykańskich jest bardzo istotny. Pan o Japonii, która właśnie odchodzi całkowicie od doktryny pacyfizmu zapisanej w konstytucji powojennej, przeznacza olbrzymie pieniądze na zbrojenie swojej armii. To jest jedna rzecz. Z drugiej strony amerykański sekretarz stanu Antony Blinken intensywnie rozmawia ostatnio z rządami państw regionu Indo-Pacyfiku, które również są zaniepokojone agresywnością Chin. Między innymi zaoferował Wietnamowi strategiczne partnerstwo. Z Filipinami odnowił zaawansowany sojusz militarny, uzyskając z powrotem dostęp do filipińskich portów i baz wojskowych. Pod naciskiem Waszyngtonu dzieje się, że to nie niebywałe, nieoficjalne pojednanie między Tokio a Seulem, przynajmniej na poziomie politycznym. Dlaczego państwa azji wschodniej tak boją się Pekinu, że odkładają na bok dawne urazy, żywione względem siebie i wobec Ameryki także? No ja bym panie redaktorze jednak odwrócił tą narrację. To nie jest tak, że Chiny są coraz bardziej agresywne, więc Amerykanie z innymi państwami się jednoczą. To jest tak, że Amerykanie się przestraszyli Chin i to Amerykanie można powiedzieć wzmacniają te sojusze i zmuszają państwa do dużo większej aktywności, żeby przeciwstawić się Chinom. Czyli tutaj raczej bym tą palemkę pierwszeństwa raczej sprzedał Amerykanom i powiedział, że to jest ich reakcja na zrozumienie, jak potężne są Chiny w regionie. Czyli to nie chodzi o agresywność Chin, tylko chodzi o to, że Chiny stały się tak mocne, że Amerykanie przestraszyli się, że stracą swoją dominację w regionie Azji i Pacyfiku, więc różnymi metodami wzmacniają, można powiedzieć, tą całą układankę sojuszy azjatyckich Stanów Zjednoczonych w regionie. Japonii nie muszą namawiać do współpracy, natomiast y, rzeczywiście to, co pan wspomniał o relacjach koreańsko-japońskich, one są bardzo trudne. Kiedy zmienił się prezydent rok temu y, Republiki Korei, suk Sogiol, on całkowicie zmienił politykę koreańską, która do tej pory była taka, można powiedzieć, balansowała pomiędzy Stanami a Chinami i była bardzo antyjapońska. Obecny prezydent Korei, wbrew tak naprawdę większości społeczeństwa, wyciągnął dłoń Pojednawczo do Japonii, na razie, właściwie, tak można powiedzieć, bardziej jednostronnie, realizując tak naprawdę to, o czym Amerykanom chodziło i na czym im bardzo zależy, czyli, żeby mimo różnych problemów historycznych japońsko-koreańskich, w obliczu zagrożenia chińskiego, Japonia i Korea, jak jeden mąż, stały u boku Stanów Zjednoczonych. Więc można powiedzieć, że Ameryka bardzo konsekwentnie prowadzi taką politykę. Wzmocnienia tego sojuszu, w zniwelowania różnic, które są pomiędzy państwami, po to, żeby prezentować jeden front przeciwko Chinom. Więc eskalacja jest z obydwu stron. No, niedawno prezydent Francji Emmanuel Macron e, zaznaczył, lecąc do Chin na spotkanie z Xi Jinpingiem zresztą, że ewentualna wojna z Tajwanem nie będzie naszym kryzysem, co zasadniczo zakwestionowało stabilność europejskiego sojuszu w kontrze do Chin. W jakim stopniu Tajwan jest istotnym partnerem gospodarczym Europy? Inaczej mówiąc, co przemawia za jego obroną przed zakusami Chin najmocniej? No, Tajwan jest oczywiście bardzo ważnym partnerem, natomiast Chiny, jeżeli byśmy spojrzeli na kwoty, na eksport i import, no Chiny są dużo ważniejsze na pewno niż Tajwan dla Europy, ale mi się wydaje, że te względy ekonomiczne są coraz mniej istotne. Teraz coraz bardziej istotne są kwestie właśnie geopolityczne, ideologiczne. I kiedy Stany Zjednoczone, tak można powiedzieć, dzielą tak zimnowojennie, Świat na dwie części, czyli na Chiny, Rosję z jednej strony, z drugiej strony na państwa demokratyczne. Inne państwa mają dylemat, co z tym zrobić. I Unia Europejska stara się jednak balansować i nie być wciśnięta w taką narrację zero-jedynkową amerykańską, a z kolei większość państw azjatyckich, jeszcze bardziej, jeszcze wyraźnie można powiedzieć, że no, daje taki sygnał Amerykanom, że nie jest to takie proste i nie będziemy odrzucać naszych relacji gospodarczych i innych z Chinami na rzecz sojuszu silnego, militarnego z Stanami Zjednoczonymi. Chcą mieć partnerstwo i z jedną stroną i z drugą. Unia Europejska oczywiście jest dużo bardziej proamerykańska niż prochińska i dużo bardziej jest gotowa na chronienie interesów tajwańskich, ale też nie za wszelką cenę. Więc można powiedzieć, że po to była między innymi wizyta Macrona, po to była wizyta Scholza, żeby Chińczykom również dać taki znak, że Unia Europejska prowadzi swoją własną politykę, która jest bliska z polityką amerykańską, ale nie jest tożsama. Są istotne różnice. No tak, zdaniem całkiem wielu analityków na świecie jest miejsce dla dwóch superpotęg, amerykańskiej i chińskiej. I można, a nawet należy, dogadać się z Chinami, które są dość pragmatyczne, by uznać wzajemne zależności gospodarcze, między innymi. Jakie ustępstwa Zachodu Pekin może uznać za wystarczające, by zakopać topór wojenny, zawiesić wilczą dyplomację, no i wspólnie zająć się globalnymi wyzwaniami w rodzaju, nie wiem, zmian klimatycznych na przykład? Czyli otworzyć nową erę w ogóle w geopolityce światowej? No, to jest bardzo trudne pytanie, dlatego że ja też bym je odwrócił i bym zadał takie pytanie: na ile Stany Zjednoczone są skłonne uznać przewagę chińską w niektórych obszarach? Bo można powiedzieć, że to amerykańskie odejście od globalizacji, od zasad wolnego rynku jest spowodowane strachem przed rosnącą potęgą chińską. Chińczykom nie zależy wcale na konfliktach zbrojnych, boją się tych konfliktów i chcą unikać. Jakiegokolwiek konfliktu ze Stanami, bo wiedzą, że są słabsze militarnie i one chcą utrzymania, można powiedzieć, wolnego, swobodnego obrotu dóbr, towarów i nie chcą tych ograniczeń, które wprowadzają Amerykanie, oni je wprowadzają jako reakcja na ten rozwój chiński. Więc wydaje mi się, że z perspektywy chińskiej oni by chcieli zobaczyć powrót do globalizacji, powrót do zasad wolnego handlu bez jakiejś wywierania presji na to, żeby różne państwa ograniczyły swoją współpracę nie wiem, technologiczną czy wymianę towarową, bo Chiny po prostu wygrywają tą rywalizację. Ale moim zdaniem, powrotu do takiego świata otwartego nie ma, więc wydaje mi się, że dla dobra i dla pokoju światowego dobrze by było, żeby Chiny ze Stanami się dogadały i nauczyły się współegzystować na zasadach, no można powiedzieć, w miarę równej i fair rywalizacji, bo żadna strona nie jest fair. Ani Chiny nie są fair, subsydując swój, swój przemysł, swoją gospodarkę, ani Stany Zjednoczone nie są fair, wprowadzając zupełnie niewolnorynkowe y, ograniczenia i próbując uderzyć w chiński rozwój technologiczny. Więc to jest klasyczne starcie dwóch gigantów, jednego wschodzącego, czyli Chin, drugiego obecnego, czyli Stanów Zjednoczonych. Obydwa państwa muszą się nauczyć ze sobą współpracować, a na razie widać, że słabo im to idzie. Czy to w ogóle jest zasadniczy problem, że Chiny. Cały czas budują swoisty świat alternatywny z innymi encyklopediami, innymi kronikami historycznymi, z blokadą informacyjną, z osobnym kanonem wartości. Można odnieść wrażenie, że gdyby mogły, wprowadziłby nawet inne prawa fizyki, niż na Zachodzie. Czy świat może harmonijnie funkcjonować, podzielony tak hermetycznie na dwa osobne podświaty? Nie, nie może. Jest to bardzo złe. Chiny, można powiedzieć, że tworzą wiele alternatywnych swoich rozwiązań jako. Można powiedzieć, znowu reakcja, albo z takiego wrażenia, że nie są wpuszczane do tych gremiów, które do tej pory były kontrolowane przez Amerykę. Przede wszystkim chodzi tutaj o system Bretton Woods, czyli ten system cały, można powiedzieć, finansowo-bankowy, który po II wojnie światowej na tym zbudowana została właśnie globalizacja. Chiny uważają, że mają za mało do powiedzenia w tych organizacjach, takich jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy. Bardzo mocno weszły w struktury ONZ-u i tam mają coraz więcej do powiedzenia, co bardzo niepokoi państwa zachodnie. Więc można powiedzieć, że świat się strasznie dynamicznie zmienia i Chiny rzeczywiście, jeżeli uznają, że jedyną opcją jest budowanie alternatywnego świata, no to ten świat będą budować. Natomiast jeżeli uznają, że mogą zwiększyć swój wpływ, grając w tą grę, jej zasady zostały zbudowane przez państwa zachodnie, to będą w tą grę grały, tylko że będą w niej wygrywać. I to jest też pytanie do nas, czy jesteśmy w stanie wyobrazić sobie świat, w którym system, nie wiem, obieg pieniądza jest w dużej mierze kontrolowany przez Chiny światowy, a do tej pory był kontrolowany przez USA, nie wiem, ONZ w dużej mierze realizuje interesy chińskie i tak dalej, i tak no, dalej. Jeżeli zaakceptujemy ten świat, to ten świat będzie w miarę, można powiedzieć, stabilny, a jeżeli nie, no to będziemy mieli rzeczywiście dwa rywalizujące ze sobą bloki i systemy, które cały czas będą ze sobą iskrzyć, więc. Do tego jednobiegunowego świata amerykańskiego chyba powrotu już nie ma. Pytanie jest, czy powstanie świat wielobiegunowy czy dwubiegunowy i jak te bieguny będą ze sobą współpracować. To jeszcze jedna rzecz na koniec. Pekin wyraźnie wykorzystuje swoje wsparcie dla Rosji jako narzędzie budowania tej własnej pozycji w świecie. Gdy w marcu Xi Jinping udał się w podróż do Moskwy, ta nierównowaga sił w tym tandemie stała się bardzo widoczna. Rosja jest teraz dla Chin tanią stacją benzynową, tak skomentował to dyrektor monachijskiej konferencji bezpieczeństwa. Przez swoją samą izolację z powodu wojny z Ukrainą, Moskwa jest teraz, używając terminologii samych Chińczyków, młodszym partnerem w tym partnerstwie z wyrachowania. Do jakiego momentu to rozgrywanie wojny w Ukrainie na swoją korzyść geopolityczną będzie dla Pekinu atrakcyjną opcją? Znaczy, wojna nie jest w Ukrainie nie jest atrakcyjna dla Chin. Jest wielkim problemem dla Chin. Natomiast Chiny chcą dalszego istnienia Rosji i będą Rosję wspierać na tyle, na ile będą chciały, po to, żeby Rosja nadal była ważnym graczem międzynarodowym. Tutaj to nie jest tylko kwestia tanich surowców rosyjskich, to jest też kwestia obecności Rosji w ONZ-cie, to jest też kwestia, można powiedzieć, potęgi terytorialnej Rosji i tej bardzo długiej granicy, którą dzieli Rosja i Chiny. To jest też wiele innych kwestii, również ideologia. Więc moim zdaniem Chiny nie chcą zupełnie bezwarunkowo popierać Rosji, mają z tym problem wizerunkowy, tracą na tym bardzo dużo w opinii międzynarodowej, podminowują w ten sposób, można powiedzieć, w dużej mierze swoją politykę, którą wielokrotnie czy przez wiele, wiele lat manifestowały na całym świecie, czyli ingerencji w sprawy innych państw, poszanowania jedności terytorialnej, spójności terytorialnego państwa i tak dalej, tak Natomiast. No, sytuacja, taka, która jest, spowodowała, że Chiny uznały, że wspieranie na forum dyplomatycznym międzynarodowym Rosji jest w interesie chińskim. No i dopóki będzie to w interesie chińskim, będą to nadal robić. A jeżeli nie będzie, to z dnia na dzień z Rosją się pożegnają i będą realizować swoją własną politykę w zupełnie inny sposób. I wydaje mi się, że i Chiny, i Rosja to rozumieją, że to nie jest sojusz stabilny, żelazny, który będzie trwał poprzez czasy. Tylko jest to pewnego rodzaju małżeństwo z rozsądku, bardzo niewygodne i bardzo bolące obydwie strony. Rosję, dlatego że jest rzeczywiście słabszym partnerem w tej rozgrywce, jak pan redaktor powiedział, a Chiny, dlatego że wizerunkowo tracą. No ale są inne czynniki powodujące, że to małżeństwo nadal trwa, choć nie ma w nim miłości. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Moim państwa gościem w podcaście 8:10 był dziś sinolog Marcin Jakoby, profesor z WPS w Warszawie. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, dziękuję państwu. A ja zapraszam do wysłuchiwania regularnie odcinków podcastu 8:10. 10. Łukasz Grzymisławski do usłyszenia. Ósma 10. Podcast gazety wyborczej.